Zauważyłem ostatnio, że polubiliście ten przepis rish dla studenta, czyli jambalaya. W związku z tym dzisiaj pokażę wam specjalnie dla was studentów rish na mleku, deser dla studentów. Rish na mleku, czyli potrzebne jest mleko. Ja dzisiaj używam mleko krowiego, ale jak masz alergię pokarmową i nie możesz zjeść po prostu mleko krowiego, to możesz zawsze zastąpić na mleko roślinne, na przykład owiec, na przykład rish, kokos, etc. Czyli ja mam tutaj 900 ml mleko krowiego, który dodaję do patelni. Ja specjalnie dzisiaj używam patelni, żebyś dobrze widział właśnie wszystko, co się dzieje tutaj w środku. Musimy dodawać troszeczkę smak w środku właśnie naszego ryżu na mleku. Pomysł jest taki, możesz albo dodawać na przykład laska cynamonu. Jak masz troszeczkę więcej kasy, to możesz kupić po prostu laska wanilii, przychodzisz ją na pół i dodajesz peski do środka i laska wanilii do środka. Dobrze, ja dzisiaj zrobię podstawowy przepis, czyli z cynamonem. Pogrzeję wtedy mleko razem z cynamonem. Kolejny składnik, który jest obowiązkowo, to ryż. Ja mam tutaj ryż długoziarniste, 150 gram. Możesz zastąpić ten ryż na przykład na ryż do risotto. On jest ciut bardziej drogi, w związku z tym polecam ci używać ten. Jaśminowy też się nadaje, kleisty ryż też się nadaje. Potrzebny nam jest cukier. Będę dodawał, jak zacznie to wszystko się ugotować, powiedzmy 5 łyżki cukru. I obowiązkowo daje się troszeczkę sól. Mleko się gotuje, dodaję 150 gram ryżu do środka. Potrzebuję teraz dodawać cukru, to jest dowolne. Jak nie lubisz cukier, możesz zawsze zastąpić zwykłego cukru, na przykład miodem, syrop klonowy, ksylitol najwyżej, syrop z agawy. Ja dodam po prostu 3 łyżki cukru białego, to jest jakieś 60 gram. I trzecia. Tak jak ci wspomniałem, ryż na mleku, mimo że to jest słodkie, to smak umami, czyli perfekt, pyszny. Dodajemy troszeczkę soli do środka. Ścipta soli. Mieszam całość, by być pewny, że ryż nie zacznie się kleić. I potrzebuję nie na mocny ogień gotować całość, jakieś powiedzmy 20 minut. Jak ja mam właśnie jedną pomarańcz, to ja uważam, że fajnie by było ją dodawać, to nie jest super drogi po prostu produkt. Zrobimy z tego najpierw segmenty, czyli obcinam jedną stronę, obcinam drugą stronę, później delikatnie piłuję, żeby zdjąć właśnie skórę. Będziemy teraz się uczyć właśnie wyciągać segmenty. Tutaj mamy właśnie jedną białą błonę, wbijam nóż. Idę do końca, wyciągam nóż i tutaj, gdzie jest kolejną białą błonę, to wcześniej piłuję. I wtedy wyciągam same segmenty, to się nazywa, sam miąższ właśnie z pomarańczy. I oczywiście, co mi zostało, naciskasz, żeby też odzyskać resztę sok, który tutaj może być. W sumie ugotowałem ryż jakieś 20 minut, próbuję teraz, czy jest miękki. Jest idealne. I teraz. Jak ryż będzie troszeczkę za suchy, to możesz dodawać troszeczkę mleko, czy to będzie krowiego, czy roślinnego. Ale jak chcesz to podawać z owocami, tak jak ja dzisiaj dodaję to z pomarańcz, to ten sok z pomarańcz dolewasz do środka, widzisz? I teraz cały czas mieszasz całość, żeby znowu on pompował właśnie ten sok. On się robi bardziej wilgotny, delikatny. Ja dzisiaj używałem pomarańcz, ale mogło być to gruszka, mogło być to jabłko, mogło być to na przykład mrożone owoców. Jak masz na przykład granat i lubisz właśnie ten owoc, który jest mega zdrowy, też można dodawać sok z granata. Czyli tak, op, ryż wyląduje w środku misy. Pamiętaj, że to jest tylko pomysł. Możesz napisać mi koniecznie, proszę ci, żebyś mi napisał na dole w komentarzach, jak się ten przepis ci się podobało, czy nie. Jak ci się podobało, to łapka do góry, jak nie, to łapka do dołu. Zasubskrybuj, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. I cóż, przypominam, otworzyłem specjalny dla was kanał, który się nazywa Tuba Smaku, gdzie znajdziecie różnych prowadzących, różnych styl kuchni. I cóż, proszę wam, żebyście też zasubskrybowali właśnie na Tuba Smaku. Czyli tak, nasz ryż jest gotowy, wyciągamy jeszcze nasz cynamon. Dodaję pomarańcze jeszcze na górze. I wtedy mogę powiedzieć, że zrobiłem ryż na mleku cynamonowy, citrusowy. Spróbuję. Od razu z pomarańcz. Jest idealny. Czuć na koniec, że dodałem właśnie ten sok z pomarańcze. Jest wilgotny. Ryż jest al dente. Czuć tą nutę jeszcze soli, który gorąco namawiam. Nie zapomnij dodawać właśnie ten sól. I cóż, prosty deser, koniecznie napisz, jestem do twojej dyspozycji,
Do zobaczenia, pa pa.